Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie, jak zawsze z tej strony kłania się MGR. Dzisiejszy odcinek będzie takim odcinkiem odświeżonym, który już nagrałem sprzed paru lat, mianowicie chodzi o The Settlers w wersji amigowej. Jest to odcinek, w którym będę chciał zaprezentować kilka ciekawych sztuczek, kilka ciekawych trików, które w tej grze możemy wykonywać dla lepszego grania. Jest to materiał poświęcony przede wszystkim dla nowych widzów, dla fanów tej serii, ale oczywiście jak najbardziej też dla widzów starej daty, którzy są już dosyć długo na tym kanale i wiedzą, że tą grę zmęczyłem już na wszystkie możliwe strony. Niemiecka firma Blue Byte wydała Settlersy w 93 roku, a rok później, w 94, pojawiła się w wersji PC-towej. Ciekawostki, które będę chciał w tej grze pokazać, niestety nie działają w wersji PC-towej, a działają tylko w wersji amigowej. Być może z różnych przyczyn technicznych mi nieznanych, ale w każdym razie lećmy z tym tematem. Pierwszą ciekawostką jest to, że przeciwnikom możemy kraść rycerzy. Robimy to w następujący sposób. Jeżeli zobaczymy, że u przeciwnika po jego stronie wzdłuż granicy idzie ścieżka i mamy możliwość po naszej stronie postawić flagę centralnie koło jego ścieżki, możemy to zrobić klikając dwoma przyciskami myszy na flagę, a następnie łącząc jego ścieżkę z naszym terenem. Co dalej możemy zrobić? Wybudujmy sobie magazyn, wybudujmy sobie dużą strażnicę, tylko też nie postawmy tej strażnicy za blisko przejścia granicznego, że gdy przesunie nam się teren, to może nam też automatycznie zniszczyć takie przejście. Dlatego, jak widzicie, prezentuję tu w ten sposób, że gdy postawimy magazyn i postawimy strażnicę, to już rycerze z zamku przeciwnika przechodzą na naszą stronę. I w ten sposób możemy kraść przeciwnikom właśnie rycerze. Takie przejścia graniczne istnieją tak długo, aż przeciwnik nie postawi koło niej jakiejś swojej strażnicy lub my nie popełnimy jakiegoś błędu. Następnie, jeżeli już wszystkie strażnice nam się zapełnią, możemy właśnie tych rycerzy zmagazynować. Jak widzicie, wychodzą teraz ze strażnicy i przechodzą do magazynu wybudowanego obok strażnicy. Pamiętajcie, żeby wybudować magazyn i od razu strażnicę. Odcinamy ścieżkę i czekamy, aż właśnie strażnicę opróżnią. W tym momencie łączymy znowu strażnicę z uciętą ścieżką i znowu ustawiamy rycerzy na full przy samej granicy. I znowu w tym momencie wychodzą rycerze z zamku przeciwnika do naszej strażnicy. Gdy się zapełnią, powtarzamy znowu ten manewr, ucinając ścieżkę i łącząc strażnicę z magazynem, a następnie ustawiamy na zapełnienie na minimum. Możemy sobie tak długo kraść przeciwników, aż do momentu, gdy zaobserwujemy, że z zamku przeciwnika, z kwatery głównej, więcej rycerze nie wychodzą. Wychodzą do pewnego momentu, przeciwnik średnio trzyma około 25 rycerzy na swojej obronie. Dalej robi się jeszcze ciekawie, gdyż skradzionych rycerzy możemy wykorzystywać do walki z innym przeciwnikiem. Na przykład osiedlając ich w naszych strażnicach przy granicy bezpośrednio z jakimś konkretnym przeciwnikiem. Ale minus tego jest taki, że gdy ci przeciwnicy, których właśnie my wykorzystujemy do walki z innym, to dla nich będzie zdobyte terytorium, nie dla nas. My możemy nimi manipulować jak chcemy, ale niestety z jedną tylko korzyścią dla nas. Będą nam rosnąć statystyki siły, ale nie będziemy zdobywać terenu. Jeżeli żółtymi zaatakuje czerwonego, to jeżeli żółci wygrają daną walkę, to oni zdobędą teren, nie ja. Ale w ten sposób możemy bawić się nimi na lewo i na prawo, atakując właśnie innych przeciwników. I załóżmy, jest taka sytuacja, że w strażnicy mam na przykład skradzionych czerwonych rycerzy i jeżeli czerwony przeciwnik mnie zaatakuje i konkretnie tą strażnicę, w której mam właśnie czerwonych, to czerwoni będą walczyć z czerwonymi. Kolejną zaletą przemytu rycerzy przeciwnika na nasz teren jest to, iż rosną nam statystyki. Statystyki siły. Wystarczy 75% na to, aby przeciwnik poddał się walkowerem bez walki, ale jednak jeżeli chcemy grać dalej i uczciwie ich wszystkich pokonać, to wtedy już będą po dwóch rycerzy w każdej strażnicy u przeciwnika. Kolejną ciekawostką jest to, gdy stawiamy chatę kamieniarza, nigdy nie stawiajmy chaty kamieniarza bezpośrednio za skałą, gdyż kamieniarz nigdy tej skały nie rozłupie, jak widzicie na załączonym obrazku. Nawet postawieni kamieniarze dookoła nie są w stanie tej skały rozłupać. Inne skały owszem,
ale tej się nie da. A teraz pokażę Wam, jak można zniszczyć zamek centralny, nie atakując go. Ale ta opcja jest tylko dostępna na dwóch graczy. Stawiamy sobie zamek i bezpośrednio koło zamku nie możemy postawić strażnicy. Na przykład w takim miejscu. Zobaczcie. Nie ma. Zgadza się? Niestety nie można. I teraz przesuwajmy sobie teren. Przesuńmy. Naciśnijmy jeszcze raz w tym samym miejscu. Teraz na menu trzymamy lewy, naciskamy prawy i jeszcze raz lewy. I w tym momencie możemy postawić strażnicę. I w momencie, gdy przeciwnik zaatakuje tą strażnicę, to zamek centralny wyleci w powietrze. A teraz pokazuję przykładowe miejsce, jak najlepiej zaczynać rozbudowywać naszą osadę. Mamy góry, mamy jezioro, mamy wodę, mamy kamienie i troszkę drzew. Takie lokalizacje są najlepsze. Zastanawiałeś się kiedyś w menu głównym, co tak naprawdę symbolizują te zdjęcia profilowe przeciwników? Otóż pod nimi ukrywa się taka sztuczka, że któryś z nich atakuje częściej, a któryś z nich atakuje rzadziej. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, który z tych przeciwników jest najsurowszy, a który najłagodniejszy. Takie magiczne liczby, które widzimy tutaj w menu głównym, to jest w pewnym sensie edytor map. Jeżeli będziemy wpisywać odpowiednie liczby, to pod odpowiednimi liczbami będą nam się też pokazywać być może i więcej lub mniej gór, albo więcej jezior, albo więcej zielonego terenu, albo więcej pustyni. W każdym razie, jeżeli sobie wygenerujemy jakąś mapę, to pamiętajmy, że przed postawieniem zamku sprawdzajmy zawsze zawartość gór. Jak jest mocno obfita w surowce. Przesuwamy sobie kursor, najeżdżamy na menu i wtedy widzimy, jaka jest analiza terenu. I wtedy, jeżeli zobaczymy, że wszystko jest na perfekt, to warto niedaleko postawić właśnie kwaterę główną. Dzięki temu będziemy mieć większe zaopatrzenie właśnie z kopalń dla naszych hut i żeby potem pozyskiwać żelazo. A niniejszy materiał został dziś wsparty dzięki The Company Amiga. Jest to najlepsza stronka z grami amigowymi. Gry są w postaci exeków, czyli pobieramy i od razu gramy bez konieczności instalacji emulatorów. Exeki działają bezproblemowo na Windowsie 10, są też na bieżąco aktualizowane. Zachęcamy również do wsparcia serwera. Wszystkie linki znajdziesz w opisie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy.